sezon wakacyjny trwa. Zrób zdjęcie, nagraj wideo, pokaż jak spędzasz wakacje, pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij do nas swój materiał. Konkurs przedłużamy do 30 września. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak aparat fotograficzny, kamera wideo oraz kamera GoPro. Więcej informacji na naszym fanpage'u na Facebooku. Sponsorami nagród w konkursie są firma Górny Poczynek, oficjalny dealer samochodów osobowych i dostawczych Renault. Salony meblowe Segmar w Lubinie. Górnośląskie Towarzystwo Finansowe, oddział w Lubinie. Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie w programie Dziecinnie Proste, a my jesteśmy dziś w Zerówce, w przedszkolu numer 1 w Lubinie. Ze mną są oczywiście przedszkolaki, witam Was serdecznie. Przywitam. Dzień dobry! Proszę, przedstawcie się po kolei. Mateusz. Szymon. Olek. Natasza. Hania. Nadia. Zosia. Kornelka. Drogie dzieci, dziś obchodzimy Światowy Dzień Higieny Jamy Ustnej. Proszę, powiedzcie mi, czy wiecie, jak dbać o swoje ząbki? Po kolei. Myć zęby. Pukać płynem do pukania. Ja nic. Czy nie można jeść za dużo czekolady? Jak się jest gdzieś na ulicy i się coś przegryzie, to guma Orbit to wszystko zbiera. A powiedzcie, wiecie, kto to jest stomatolog? Stomatolog? Co leczy zęby? Dentysta. Mhm. A kto to jest dentysta? Dentystie. Ja też byłam u dentysty. Ja też. Powiedzcie, jakie wrażenia po pierwszej wizycie u dentysty? Fajne są. A raz to nawet dostałam od pani dentystki nagrodę. Mój tato miał dziurę wierconą w zębach tutaj. Miał taką zawiercaną. Ja też byłam. A ja mam jeszcze więcej dziur. A mój tata, jak mu się nie ruszał tu ząb, a musiał wyrwać, bo mu przeszkadzał tu ząb i nie mógł jeść i pić. Mhm. Macie jeszcze jakieś pomysły? Jakie doświadczenia? Byliście już u dentysty? Ja nie. Ja byłam. Jak było? Bałaś się? Nie. A ja raz wyrywałam w swoim domu zęba i tata powiedział, że nie jest dobry, ale jak tata mi pociągnął linką, to już musiałem go wyrwać. Czyli sam wyrwałeś, nie byłeś u dentysty, tylko sam wyrwałeś, tak? No, tata mi wyrwał. To kto to jest ortodonta? Ortodonta. To znaczy taki lekarz od dentysty. To jest takie coś, że taki pan lub pani naprawiają zęby i dają aparat. Po co nosi się aparat? Żeby mieć piękne zęby. Bardzo ładnie. Żeby nie mieć robaków, bo aparat właśnie zbiera te robaki. Te robaki próchniaki, jak się za dużo je, to one wtedy to jedzą i robią kupy na zęby. Więc dlatego trzeba myć zęby, żeby były czyste. Czy wiecie, co to jest plomba? Dziura w zębie. Plomba. Plomba to takie mazidło, którym się zakleja zęby. Mhm. A po co się zakleja zęby? Po to, żeby nie mieć dziur. Mhm. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, co to może być plomba? To taka kolorowa kropka, co ma smak. To też taka kropka, którą można tutaj, tam można taką zmyć, taką idzie się do dentysty i to się zmywa, tak. Plomba jest taka czerwona na zębach. Każdy wybiera kolor. Byłam u dentysty i wybrałam sobie plombę czerwoną. Drogie dzieci, czy wiecie, kto to jest wróżka zębuszka? Ja wiem! Po kolei! Wróżka zębuszka to taka wróżka, co zbiera zęby. I daje później rano na drugi dzień, daje pieniążka. I jeden zęby. Dorosłym nie daje, bo oni nie są dzieci. Ja wiem! Raz chciałam nabrać wróżkę, zębuszkę, podałam tiktaka pod poduszkę i to nie działa. Ostrzegam, żeby tego nie robić lepiej, bo to wróżka, zębuszka nie da pieniążka. A mój kuzyn dostał dwie dychy.
od wróżki zębuszki. Wróżka zębuszka nie istnieje, bo to są rodzice. Nie, istnieje. Ty kłamiesz tylko, ona istnieje. Ja wiem. Ja raz widziałem, wstałem, no i widziałem, że tata mi pod poduszkę dawał kasę i mi ukradł zęba. A co to jest próchnica? Próchnica to takie coś, jak ma się takie brudne zęby, ale tego nie widać. Próchnicę można chyba czymś zakleić. A co to są mleczaki? Ja wiem. To znaczy mleczaki to nie mogą się wyrwać. Wszystkie dzieci mają mleczaki. To takie zęby, które mają dzieci. A co się później z nimi dzieje? Wypadają? Wypadają i później rosną takie dorosłe. Mleczaki to te zęby, co ja tutaj mam wszystkie mleczaki, a ten to już nie jest mleczak, co mi tu rośnie. Nowy? Tak. Mleczaki to ja mam tego zęba, bo mi już dużo powypadało, bo ja miałam wcześniej. A mleczaki to bardzo fajna rzecz, bo wtedy można dostać pieniążka wieczorem. Wiecie może, co to jest ząb mądrości? To złoty ząb. Ósmy ząb życia. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Czy to jest taki złoty ząb? Może. Tu taki już stały ząb. Mądrości. Który jest na całe życie. Który jest stary i w ogóle się nie rusza. Dobrze, a wiecie jak dbać o swoje zęby? Co powinno się jeść, żeby mieć mocne, zdrowe zęby? Ja wiem. Dobrze. Trzeba mieć zęby i płukać. Trzeba ja dokładnie myć, jak ma się ktoś elektryczną szczoteczkę, to trzeba myć do sygnału. A co trzeba jeść, żeby mieć mocne zęby? Twarde rzeczy. Marchewkę. Skórkę od chleba. Czy jabłko. Ja chcę mówić jabłko. Co trzeba jeść, żeby mieć zdrowe zęby? Witaminy. Jakie witaminy? A skąd te witaminy brać? Cytryna. Pomarańcza. Jabłko. Pięknie. A co z nabiałem? Czyli na przykład mleko. Mleko jest zdrowe czy niezdrowe? Zdrowe! I jak będziemy pić dużo mleka, to będziemy mieć zdrowe ząbki, tak? Tak. A w takim razie powiedzcie, czego nie jeść? Co szkodzi naszym zębom? Czekolady i słodycze. Ja wiem, chipsy, bo można dostać raka. No to 3, 4 i ry. Kto zacznie? Ja się, bo Zosia najlepiej zna. Ja! Myję zęby, powiem dobrze o tym. Ja wiem. Kto ich nie myje, ten ma kłopoty. Kto ich... Tak, kubek ciepła woda, tak się zaczyna wielka przygoda. Myję zęby, powiem dobrze o tym. Kto ich nie myje, ten ma kłopoty. Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć. To był program Dziecinnie Proste. Ja wam, przedszkolaki, dziękuję za świetną rozmowę i możemy się już z państwem pożegnać. Do widzenia. Do widzenia. Pożegnamy się do... Nie! Ale nie. Za tydzień się znów zobaczymy. Nie! Pani Aniu! Nie! Halo mikrofon! To teraz grzecznie się żegnamy. Tylko nie pani! Sofia, bo...